Pamiętam tylko głośniki, wielkie głośniki i taką przedziwną sytuację, że w ogóle muzyka wykonywana jest w jakiś taki sposób, nie wiem dlaczego my siedzimy na tych krzesłach i słuchamy tego. To było dla mnie w ogóle jakieś strasznie dziwne doświadczenie. To był jakiś 79 rok. Dlaczego te dźwięki tak się niosły po korytarzu? Dlatego, że Rudnik miał zwyczaj odsłuchiwania swoich materiałów przy otwartych drzwiach na pełen regulator. Suwaki wędrowały do góry i on wychodził na korytarz, palił papierosa, bo jeszcze można było wtedy palić. Siedział na fotelu tuż przy swoim studiu i po prostu mijające go osoby wyrażały zachwyt i podziw. No i to właśnie była ta sytuacja, w której też zastałem Rudnika. Znaczy ja oczywiście znałem ze słyszenia jego utwory, ale długo nie miałem śmiałości podejść. Tak naprawdę zdecydowałem się na to w 2003 roku. A dokładnie w grudniu 2003 roku, o czym mówi ten oto zeszycik, który sobie założyłem 16 grudnia 2003 roku. Z charakterystycznym rysunkiem, wizerunkiem magnetofonu. I to jest mój notatnik ze spotkań z Eugeniuszem Rudnikiem. Najpierw podszedłem, przedstawiłem się, powiedziałem, że jestem miłośnikiem jego twórczości, chociaż wcale jej prawie nie znałem. Narysowałem sobie plan studia, jak już tam byłem, tutaj z układem stołu montażowego oraz układem kolumn. Różne przedmioty tam się również znajdowały. Na ścianach zegar, portret Piłsudskiego, portret Johna Cage'a i portret Andrzeja Markowskiego, wielkiego przyjaciela Eugeniusza Rudnika. Startujesz? Tak, lecę. Zmieniam nośną. Dobrze. Pamiętam właśnie jeden koncert, którego bohaterem był Eugeniusz Rudnik, wtedy jeszcze właściwie nieznany, pozostający w cieniu innych kompozytorów. I pamiętam, że to był dość szokujący koncert, ponieważ no, utwory Eugeniusza Rudnika są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i operują nie tylko dźwiękami, powiedzmy, muzycznymi, ale też są to rodzaje kolażu z tekstami, z jakimiś dźwiękami, nie wiem, o różnej proweniencji. I ten przedziwny miks właśnie tekstów, znaczeń, jakie te teksty niosły ze sobą oraz dźwięków, a także bardzo rozbudowana forma. Pamiętam, że totalnie nas wtedy zszokowała, byliśmy bardzo na nie. Mówię w gronie studentów kompozycji, teorii muzyki. No i nikt się nie spodziewał, że Rudnik stanie się w najbliższych latach właściwie taką postacią niemalże numer jeden, łączoną ze studiem eksperymentalnym. Zdecydowałem się na to, że Eugeniusz Rudnik jednak jest tym moim takim, kurczę, dobrym duchem przeszłości po prostu, który ma na mnie wpływ,
i w jakiś sposób czuję, że jego droga w ogóle też właśnie kompozytorska też w jakiś sposób jest inspirująca i pomaga mi zrozumieć swoją drogę kompozytorską i też pozbyć się kompleksów. Jak Zuza Solakiewicz do mnie zadzwoniła, że ej, słuchaj, bo potrzebujemy zrobić zdjęcia tutaj takie próbne w Warszawie, coś tam i no dobra, jaki masz film? O Eugeniuszu Rudniku. Trafiłaś na najlepszego dźwiękowca, jakiego mogłaś trafić. I teraz zademonstruję Państwu mój patent. Bardzo prosty, nadzwyczaj prosty, w prostej transformacji poprzez repetycję. Przeszliśmy z analogu na cyfrę, ale de facto bardzo mało zmienił się sposób przetwarzania dźwięku. Te techniki, które oni robili, czyli lupowania, nakładania na siebie rzeczy, zwalniania, dodawania pogłosów, rozfazowywania, przesterowywania i tak dalej, mamy do dzisiaj przez cały czas. Czyli ta analogia jak gdyby taka, która jest niby, znaczy zmieniliśmy narzędzie, ale de facto ci posługujemy tymi samymi narzędziami. Proszę słuchać. Słyszycie Państwo, jak się zagęszczają? Zaraz będzie bulgotać wszystko, totalnie. No, studio eksperymentalne to jest przede wszystkim ciekawa historia, jak gdyby pionierska. Ciekawe też czasy połączenia komunizmu, nowoczesności. Komuniści bardzo, bardzo, bardzo cenili sobie nowoczesność. Chcieli takiego nowoczesnego człowieka wyprodukować, w związku z tym pozwolono im robić muzykę. Dlatego, że nie było tam treści zagrażających, ale nie dlatego, że oni nie chcieli zagrażać systemowi czy coś, tylko po prostu ta muzyka jest apolityczna, mówi o czymś zupełnie innym. Takich kopert było w jego zbiorach tysiące. Tutaj właśnie kilkanaście z nich. Na chwilę trafił. To jest coś bardzo charakterystycznego też dla Rudnika, mianowicie znowu jego nazewnictwo, poszczególnych efektów dźwiękowych, bardzo, bardzo zabawne. Jest tu napis jego ręką. Rudnik, bzdręgle, rzęchy, wysięki. Rozliczne zresztą jest napisane, czyli gotowe fragmenty potencjalnej większej całości. Nader gęste i ekspresyjne i ładne na swój sposób. Dziennik Eugeniusza Rudnika. Dnia 28 października 1960 roku postanowiłem pisać te notatki długopisem pożyczonym, bo swego jeszcze nie mam. Toczyły się i toczą dyskusje, czy to, co my robiliśmy, jest w ogóle muzyką. Studio eksperymentalne Polskiego Radia poznałam później, bliżej, dopiero jak przyszłam do Polskiego Radia, do pracy. Był to rok 1992. Czas straszny i dla muzyki współczesnej, i dla studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Po prostu wszystko upadało, wszystko się kończyło, w ogóle nie było wiadomo, w jaki sposób w ogóle ratować, nie wiem, twórczość, muzykę, jak to organizować. To był naprawdę straszny czas. Z racji swojego stanowiska technika w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie miałem bliskie kontakty z prawie całą awangardą muzyczną tego okresu. Przekonajmy się wzajemnie, że to nie jest surogat orkiestry symfonicznej, która by była może lepsza czy równie dobra, tylko że tutaj stoją przed kompozytorem, realizacją jakichś zadania, do których spełnienia właśnie najskuteczniejszym sposobem jest opracowanie dźwięku w studiu eksperymentalnym. Z lat 90. pamiętam przede wszystkim Bogdana Mazurka, spacerującego po korytarzach, z takim, powiedziałabym, już obłędem w oczach, człowieka, dla którego studio eksperymentalne i praca w tym studiu to było po prostu całe życie i nagle
nie było finansowania, nie było zamówień, w ogóle nie było wiadomo, co z tym studiem będzie, czy ono jeszcze jest, czy już go nie ma. Co się stało tutaj? Co to jest? Nie? Jest to głos przetworzony, ale mi się wydaje, żeby może nie za bardzo nie kluczyć, że manipulując w sposób taki jak taki cyrkowy manipulator głosem, że ja mogę, daję sobie szansę i mojemu słuchaczowi jakby spojrzeć inaczej na człowieka poprzez jego głos, żeby go głębiej poznać, rozumiesz? Co się kryje w głosie ludzkim? Co przez swoje wiele lat słuchania, przecież słuchasz głosu człowieka przez wiele, wiele lat. Tak. Co się w nim kryje? Wszystko. Bóg.